Czy wszystkie cenne itemki masz odłożone? Nope. To je poodkładaj, proszę. No. Later. Nie umiem latać. Hej wszystkim, z tej strony Dia i witam was w wakacyjnym odcinku, na którym urozmaicimy trochę moją wakacyjną wyspę z zeszłego roku i będziemy budować wulkan taki z lawą w środku. Dlaczego wulkan? Jest to skalny ulep, a ja mam ogrom kamienia, którego muszę się pozbyć przed innymi wielkimi projektami, dlatego to padło na wulkan. W szalkerach mam już przygotowane to, co będzie mi potrzebne, czyli nikt nie zgadnie, kamienie i tym podobne, więc zawijam szalkery i lecimy na miejsce z budowy. Początkowo miały być to te góry, ale nie wiedziałam, jak mam ten wulkan wkomponować, więc ostatecznie wybrałam tą małą wysepkę, która finalnie zniknie pod ściankami wulkanu, tylko najpierw muszę ją trochę spłaszczyć, żeby nie zaburzała mi konturu wulkanu, więc widzimy się za chwilkę. Górka nieco skoszona, to teraz będę mogła brać się za konturowanie naszego wulkanu. Do tego wykorzystałam kamienne półbloki, bo mam tego za dużo i trzeba to jakoś zużyć. A jako, że moje umiejętności budowania ograniczają się do tworzenia budynków, to jako pomoc wzięłam sobie z internetu takiego pixel arta wulkanu, według którego rysowałam krawędzie. Łapcie timelapse, jak mi to wyszło. Tak wygląda pierwsza rama wulkanu. Teraz to samo muszę powtórzyć, tylko że w poprzek tej ramy. I teraz mogłabym wyliczyć, jaką długość mniej więcej potrzebuje ten wulkan i budować jak człowiek od dołu do góry, albo zacząć od góry i budować na ślepo. No i mamy już szablon wulkanu. Teraz kolejnym krokiem jest połączenie jego ścian za pomocą, nazwijmy to okręgów, które wyznaczą nam pole budowy i wtedy będę uzupełniać ściany. Ogólnie ten sposób budowania poradził mi TGMI, za co wielkie dzięki, bo przerastał mnie trochę ten wulkan. Ale chyba się domyślacie, że finalnie się udało, bo by tego odcinka po prostu wtedy nie było, więc no, biorę się do roboty. Zacznę sobie od góry, bo tak będzie mi łatwiej, a w międzyczasie łapcie słowo klucz do następnego odcinka z Hall of Fame. Będzie to ktoś z Polski, a jej słowo, a raczej zdanie klucz, to dziewczyna, która gra w Minecraft. Powodzenia i wracamy do tematu wulkanu. Skończyłam pierwszy pierścień i czas na resztę. W międzyczasie przywitał mnie pan od najazdów. Oni naprawdę bardzo lubią, jak robię nowe atrakcje w mojej bazie. Ale wróćmy do budowania okręgów. Zaczęłam drugi, skończyłam drugi. Zaczęłam trzeci, spadłam z trzeciego, skończyłam trzeci, zaczęłam czwarty i skończyłam czwarty i w międzyczasie stałam się celem szkieletu, ale ja nie mam zamiaru być mu dłużna i sprawnie przegoniłam po czwarę i już wam pokazuję, jak wygląda postęp naszego stelażu, który muszę teraz uzupełnić, ale to już jest z górki i zrobiłam to raz, dwa. Teraz trzeba to trochę pokolorować, bo owszem, chciałam, żeby było tutaj dużo kamienia, żeby się go pozbyć, ale wszystko ma swoje granice. Dodam też wyciekającą magmę z wulkanu, trochę obsydianu, jakieś usterki w skale w formie andezytu i wleję do środka lawę. Zaczęłam od magmy i obsydianu.
Najpierw obudowałam szyjkę wulkanu, a potem porobiłam takie rozlewające się żyły w losowych miejscach o takie i jeszcze urozmaiciłam je nieco obsydianem, co finalnie dało taki efekt. Dół wulkanu podmieniłam na deep slate i dodałam gdzieniegdzie andezyt i finalnie mamy taki efekt. Zostało mi jeszcze wlać lawę, zalesić teren wokół wulkanu i złożyć ofiarę. Ofiarę? Tak. Zaczniemy sobie od lawy. W tym celu musiałam wlecieć do środka i ogarnąć najpierw dno, które wyścieliłam bazaltem. Kiedy skończyłam, to porozstawiałam kilka losowych bloków bazaltu i magmy jako takie półdekoracyjne, awaryjne bloki, w razie gdyby jakaś wybitna persona postanowiła popływać w lawie i nagle zmieniła swoje zdanie. Porobiłam też dziury na ogniska, żeby lawa nam się troszeczkę dymiła. Poszłam do kopalni po lawę i wskoczyłam do wulkanu, żeby ją tam porozprowadzać. No i lawa jak to lawa. Nie ma nieskończonych źródełek jak woda, więc musiałam tak biegać z tymi wiadrami i na zmianę. Zbierać lawę, rozlewać lawę. Zbierać lawę, rozlewać lawę. Zbierać lawę, rozlewać lawę. Zbierać lawę, rozlewać lawę. Aż w końcu miałam dość i wyłączyłam grę i wróciłam do tego na następny dzień. I wiecie co? Dalej miałam dość. Dlatego poprosiłam o pomoc Bartka. No bo razem niewyraźniej, nie? A jak nam poszło? Weźcie to za wróżbę. Gdzie mi podchodzisz pod kilof? No i... No... Au! Trzeba ja... Co jest zrobił? Nie umiem się wtrafić. Oho. No nie umiem, no! Oho. Prawie zdechłem. Jak ty stąd nie umiesz wylecieć? Nie umiem, no. Nie gra w Minecrafta. Po prostu musisz zmieścić się w otworze. Bartuś, czy wszystkie cenne itemki masz odłożone? Nope. To je podkładaj, proszę. No. Later. Co ty zrobiłeś? Nie miałem już fire resistance. Czego ty się martwisz, kobieto? Ja jestem dorodnym mężczyzną. A faktycznie, przepraszam. Czy ty... Nie umiem latać. Gdzie ty spadłeś? Okej. Okay. Czemu nie można zrobić nieskończonego źródełka lawy? Gdyby się dało zrobić nieskończone źródełko lawy, to nie byłaby mi potrzebna twoja pomoc. Aha. Słyszeliście, jestem bezużyteczny. Coś tam da. Jakaś nowość? Okay. Cieszę się, że przynajmniej przyjaciele mnie wspierają. No tak, tylko, że, wiesz, na kanale nikogo z nich nie ma, więc... Okej. Oj, skarby, ty będziesz miała tyle cenzurowania dzięki nam, że ja pierdziela. Albo po prostu wyciszę całe audio i zrobię voiceover. Bardzo, właśnie o tym mówiłem, to jest bardzo, bardzo zły pomysł. Czemu? Zazwyczaj tak robię. Tego nas nie będzie słychać. Dokładnie. Ja nie wiem, czy chcę, żeby was było słychać. Nie. Ale nie chcę, żeby nas było słychać, bo jesteśmy gościami na odcinku. Tak, to zapraszam na mój świat, już wam wysyłam zaproszenie, latacie z lawą razem z nami. Czas znowu podejść do lawy i znowu spudłować. Chyba żaba wpadła do lawy. Upsi. Chyba? Wszystko? Chyba. Udało nam się skończyć basen lawy bez większych ofiar i mogę teraz skupić się na reszcie dekoracji, takich jak zalesienie, ale złożymy jeszcze ofiarę. Analogicznie do tamtej części wyspy postawiłam palmy zrobione z kompostowników i przypomniało mi się, że dół wulkanu nie jest zabudowany, więc szybko to naprawiłam. Poleciałam po ofiarę dla wulkanu i padło na kurczaka, bo najłatwiej go przetransportować w formie jajka. Wzięłam kilka sztuk i poleciałam z powrotem na szczyt wulkanu. Długo nie musiałam czekać na kurę, jednak ta... jest w złotym czepku urodzona. Czy wy to widzicie? No nic, czekamy na drugą, która też szybko się pojawiła i uwaga, ofiara jest złożona.
Za chwilkę dostaniecie efekt końcowy, ale najpierw moja litania. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Zapraszam Was też na serwer Discord, do którego link macie w opisie. To tyle ode mnie, trzymajcie się cieplutko, łapcie efekt końcowy, papatki!